Oh, God. Dzień dobry, kochani. Zrobiłam to. Zachciało mi się biegać. Jestem fenomenalna. Chciałam powiedzieć, że to jest wynik mojego życia. Przebiegłam pół kilometra w 6 minut. To, że płuca wyplułam gdzieś po drodze, to nie ma znaczenia. Ale jestem coraz bliżej mojego celu. Już jestem prawie przy maratonie. Więc uważajcie, bo jestem dla każdego wielką konkurencją. Było wspaniale. Idę teraz poszukać moich płuc. Postanowiłam zostać jeszcze kilka minut, chciałam powiedzieć dni, kilka minut tutaj na placu zabaw, żeby troszkę odetchnąć, żeby Grzesia nie obudzić, bo on jeszcze sobie smacznie śpi, a ja tutaj taka niespodzianka. Ja nie wiem, co się wydarzy jutro czy pojutrze, ale no, kondycję mam, no, już widać po wyniku, jaką mam kondycję, ale słuchajcie, ja nie wiedziałam, że podczas biegania mogą, że w ogóle organizm ludzki może wydawać takie ciekawe dźwięki. Gwizdy połączone z sapaniem i z czymś tam jeszcze, to jest całe preludium. A postanowiłam dzisiaj pobiegnąć, po pierwsze z ciekawości, ile jestem w stanie pierwszego dnia dać radę z siebie wykrzesać. I fajne jest takie przełamywanie swoich słabości. Nie wiem, jak mi się uda, no to jeszcze przynajmniej kilka dni spróbuję, bo jestem ciekawa na przykład, ile można w ciągu, powiedzmy, tygodnia, jaki zrobić progres, nie? To mnie interesuje, bo ja nigdy w życiu nie biegałam. W ogóle nie jestem fanką żadnego sportu. Także na olimpiadę się żadną nie wybieram. Ale wkurza mnie to, że nie mam kondycji, nie mogę sobie podbiec do tramwaju, że jak wyjdę na drugie piętro po schodach, to trochę mi się dziwnie, to się trochę dziwnie czuję. Także wiecie co, ja bym się do pewnych rzeczy już nawet przyzwyczaiła, dobra, że ten tyłek urósł, że się człowiek ogólnie rozrósł, ale najbardziej co mi przeszkadza, to brzuszysko. Tego nienawidzę, bo ja nawet jak po porodzie, czy nawet w ciągu życia, jak troszeczkę tam gdzieś się przytuło, niedużo, ale cokolwiek, to nigdy brzucha nie miałam. Brzuch to zawsze był taki płaski, schowany. Mógł tyłek urosnąć, tak jak mówię, biust, czy tam trochę się barki rozrosnąć, ale nigdy brzuch, a w tej chwili mam taki bęben. I to jest też dziwne, być może to jest jakaś też reakcja alergiczna, bo czasami mam tak, że wstając, ten brzuch jeszcze nie jest jakiś taki tragiczny, ale po kilku godzinach, być może jak coś zjem, to on nagle zaczyna być taki napompowany i już tu wiecie co, od biustu mi się zaczyna i taki twardy jest. Więc nie wiem, chociaż kiedyś robiłam test na nietolerancję, jakieś pół roku temu, wyszło mi kilka produktów, no to wtedy je ograniczyłam, ale jakoś jakichś takich specjalnych efektów nie widziałam, a nie będę robiła co kilka miesięcy testu na nietolerancję, za który zapłaciłam 200 euro. No ciekawe rzeczy na tym teście wyszły, nie powiem, rzeczywiście jak ktoś ma mocniejsze takie problemy z trawieniem albo właśnie takie niepożądane efekty po jedzeniu, to warto sobie taki test zrobić, dla siebie samej nawet, bo czasami można rzeczywiście dziwnie reagować na teoretycznie zdrowe jedzenie. Ta właśnie pani, która robiła mi test, opowiadała mi właśnie też taką historię, że robiła właśnie badania takiemu chłopcu, nastolatkowi, 12-13 lat, i on miał straszną dużą nadwagę. No i ci rodzice już byli tacy zdeprymowani, bo przychodzą do niej i mówią, wiecie, wie pani co, on jest cały czas na zdrowym jedzeniu, on w większości jada sałatki, on był taki bardzo zdyscyplinowany chłopiec, nie? On do szkoły brał nawet sałatki i to mu nie pomagało, po prostu waga nie spadała. No i pani zrobiła mu test na nietolerancję i okazało się, że on właśnie nie toleruje sałaty. Nie wiem, jakie zachodzą procesy w organizmie, co to blokuje, bo nie znam się na tym. W każdym razie to, że on spożywa właśnie teoretycznie zdrowe, ale te produkty, to powodowało, że jemu cały czas waga stała, cokolwiek by nie robił.
Więc tak z jednej strony to może być pocieszające dla osób, które mają ten problem, bo może właśnie tutaj tkwi ten błąd, tak, że się właśnie nieodpowiednio odżywia. Ona tak samo mi mówiła, że chleb, czekajcie, pełnoziarnisty też nie jest dla każdego. Mówię, co, jest pewna grupa osób, która właśnie powinna spożywać tylko biały chleb, mimo że on teoretycznie właśnie jest niezdrowy, że zawiera dosyć dużo cukru, ale organizm nie jest w stanie strawić pełnoziarnistego chleba, jest za ciężki dla niego. Będą bóle brzucha, będą wzdęcia i, no i problemy z metabolizmem. Także tyle wiem od mądrej pani. O, już mnie ręka boli, widzicie. Chyba muszę zacząć handlami ćwiczyć, bo nawet telefonu nie mogę utrzymać. A jeszcze miałam wam coś powiedzieć z tych mądrości. No zapomniałam sobie. Także idę do domu. Na razie nie przechodzę na żadną dietę, nie będę wymyślać głupot. Na treningi, które zaczęłam z Sylwią kiedyś, tam parę tygodni temu, pokazywałam wam filmik, przestałam chodzić, dlatego że to jest w takim pomieszczeniu, które jest nieklimatyzowane, a ja po godzinnych ćwiczeniach, nie powiem, wspaniałe było. Sandra jest mega, mega, mega instruktorką, ale nie dla mnie, w sensie, że ja tam prawie wyzionęłam ducha. Mi było tak już słabo po tej godzinie. Tutaj była prawie eksplozja na twarzy. Ciśnienie mi strasznie skakało. Tam jest za gorąco, nie ma przewiewu i ja się duszę. To nie jest dla mnie. Ja bym musiała być w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu. Także może sobie wrócę za jakiś czas na siłownię, ale najpierw bym musiała poprawić kondycję i troszkę brzucha zrzucić. No, w ogóle przede wszystkim poprawić kondycję. No, nie wiem, może jak troszkę sobie schudnę, to mi się zachce na tą siłownię chodzić. Ja nie wiem. Jeżeli chodzi o sport, to jestem taka... Wiecie, nie jestem zbyt stabilna w tym temacie. O, tutaj widzę, że ludzie ćwiczą. Tam gdzieś na polance. Jeden pan sobie śpi na ławeczce, zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy wy to widzicie. Tutaj na ławeczce pan sobie dogrywa. A tam z tyłu jakiś tatuś z dwojgiem dzieci uprawia sporty. To się nazywa motywacja, żeby dzieci o godzinie 6 wyrwać z łóżka i się gimnastykować. Mega. Także to by było na tyle od sportowej Marzenki. Do zobaczenia później, dziewczyny. Pa! Grzesiu, robimy podsumowanie. Słuchajcie, podsumowanie jest takie, że te lody się rozmrażały prawie 50 minut i kurkę będzie ciężko z tego zrobić. Także nie polecam wam mojego przepisu. To god. Chociaż nie, Grzesiu, to da się tutaj zrobić kulkę, ale on jest i tak jak sorbet. On ma smak lodów mlecznych, ale w konsystencji jest jak sorbet. Coś spierdzieliłam, także... No tak. Wiecie co? Nie róbcie moich lodów. Idźcie sobie tam do Moniki, niech ona wam pokaże, jak się robi lody. Znaczy, jak się robi... Lody domowej roboty. Tak chciałam się wyrazić. No ten to wiadomo, sorbet już mi się zaczął topić, bo to normalne. Ale sorbet możecie sobie skorzystać z przepisu, bo jest bardzo dobry. Mogłaby być też fajna wersja właśnie tego podpieczonego, podpieczonego arbuza z cukrem i wtedy zrobić z tego sorbet. To by mogło być ciekawe. Taki jeden trik, ponieważ czasami arbuz jest mniej słodki albo taki no, trochę bez smaku, to można sobie ten smak podkręcić. Jeżeli kawałki arbuza obtoczymy albo posypiemy, jak tam kto woli, w ciemnym cukrze. Dobrze, olej mam już rozgrzany. I teraz wrzucam arbuza.
tutaj sobie podsmażam ten arbuz z jednej, z drugiej strony. Cukier się wiadomo troszkę przypali i ten smak arbuza będzie taki intensywniejszy, a kokos dodatkowo jeszcze troszeczkę smaku doda, a olej kokosowy jeszcze doda troszeczkę takiego egzotycznego posmaku do tego. Ja sobie skrapiam tego arbuza jeszcze troszkę cytryną. Przekładam sobie tego arbuza na talerz. Jak przystygnie, to wkładam go do lodówki. Do zrobienia sorbetu z arbuza mamy tutaj kawałki już wyczyszczone bez pestek. Miód, sok z połowy pomarańczy, troszkę cytryny, jeżeli chcemy do smaku. No i to właściwie wszystko. Ja użyję sobie blendera, ale można również użyć sobie takiej końcówki i tym po prostu zmiksować w jakiejś misce. Jak oczyściłam sobie tego arbuza, to włożyłam go razem z tym talerzem, tak jak jest, do szuflady, do zamrażalnika. On jest bardzo zimny, ale nie jest zamrożony. Także to jest taki fajny tip przy robieniu lodów, żeby owoce na chwilę włożyć do zamrażalnika. Taki arbuz, żeby się zamrozić, to potrzebuje kilka godzin, to z 5-6 może godzin. A tutaj w tej chwili ja trzymałam chyba z godzinę, bo poszłam w międzyczasie na zakupy, więc nic się nie stało, a jest fajny, zimny, będzie się lepiej ubijał. Proporcji Wam nie będę podawać, bo nie wiem dokładnie, szczerze mówiąc, ale tutaj mam takie moje garści, chyba ze 3 pełne takie garści tego arbuza. Więc wkładam je do blendera. Wlewam tutaj sok z połowy pomarańczy i troszeczkę cytryny, żeby lekko zakwasić. I ostatni składnik, który dodajemy, to jest miód. Musimy sobie dopasować sami do smaku. Jednak te lody są trochę dla mnie za mało kwaśne, więc trochę więcej dodam cytryny. Jakie kwaśne chce się lody, to już musicie sobie sami wypróbować. Czy jedną całą cytrynę, czy pół cytryny, to już zależy od Waszego gustu i od tego, jakiego macie arbuza, bo jedne są bardziej słodkie, inne prawie w ogóle nie mają smaku, więc musicie sobie tutaj troszkę skorygować. Akurat na tą i na tę ilość, którą ja tutaj dałam, to 1,5 łyżki miodu, moim zdaniem, jest idealne. Ja sobie zamrożę te lody w takich słoiczkach. Po prostu przeleję do tego i włożę od razu do zamrażalnika. Teraz je włożymy do zamrażalnika na kilka godzin. Już nie biorę się za takie przepisy. Oddaję pałeczkę lepszym. Przykro mi, słuchajcie, ja się tak przygotowałam do... prezentacji lodu. Przyniosłam sobie różne kieliszki. Albo taki. Tutaj z lodziarni wzięłam nawet jakieś wafelki na dekorację. No i... nic z tego nie będzie.